Właśnie skończyłem twoją okresową ocenę stażysty. Dostałeś złote gwiazdki we wszystkich dziedzinach oprócz jednej. Musisz wykazać więcej inicjatywy. Majorze, ale przez cały staż dostawałem przecież same złote gwiazdki. Na oddanie oceny przełożonym zostałem jeszcze 24 godziny. Dowiedz, że jesteś pomysłowy, a gwiazdka będzie twoja. W takim razie lepiej od razu sprawdzę, czy nie ma czegoś podejrzanego w internecie. Ej, Ferb! Świetnie ci wyszły plany naszego frajdo antygrawi projektora. Rzuciłem je na naszą stronę, żeby Baldit sprawdził. Cześć, Baldit! Jesteś szybki! Było dobrze w 97%! Ale przypadkowo wyliczyliście kosinus zamiast wyciągnąć pierwiastek kwadratowy! Spokojnie, zrobione. Wysyłam wam poprawki. Wspaniale! Oto jest spółka Złotąderszczyca! Nie mam dzisiaj najmniejszej ochoty na nic. Czy skończyłeś już układankę? Nie, bo zgubiłem pudełko i nie pamiętam, co było na obrazku. Więc może skończyłbyś wreszcie budować moją narzeczoną z patyków po lodach? Wierz mi, naprawdę chciałbym ci pomóc, ale spójrz na mój język. W tym problem. Lekarz powiedział żadnych lodów malinowych, dopóki nie znikną z mojego ciała wszystkie niebieskie plamy. Dlaczego muszę być samotny? A dlaczego lody malinowe są niebieskie? I dobrze wiem, co właśnie robisz. Aj, niegrzeczny z ciebie, robot! Potrzebny mi naprawdę niecny plan, ale... Ach, nic mi nie przychodzi do głowy, gdy mam zły humor. Może znajdę jakieś inne niecne plany w internecie? Plany? I szukaj! Frajdo antygrawi projektor! A może tak niecny antygrawi projektator? Świetnie! Zmieniłem nazwę, więc teraz jest mój. To chyba najwspanialsze plany wszechczasów! Choć nie jestem do końca przekonany do niecnych dodatków. Pewnie coś wymyślę. Dundersztyc pobrał plan z internetu! Frajdo antygrawi projektor. Brzmi podejrzanie. Przepuszczę to przez dekoder literowy. Panie majorze! Nie musisz krzyczeć, jestem tutaj. Dundersztyc właśnie ściągnął plany frajdo antygrawi projektora. Przepuściłem to przez dekoder literowy i wyszło działo dla szalonych fanatyków. Chyba brakuje dwóch liter. Raczej po prostu ktoś próbuje nas zmylić. Sprawdzimy sprzedawcę. Właściciele agenta P pewnie współpracują z Dundersztycem. Czy ja wiem, Karl? To chyba lekka przesada. Niech pan posłucha tego. To nagranie niewinnie brzmiącego głosu Fineasza. A jeśli odtworzymy od tyłu to, co powiedział w przypadkowej kolejności... Pomóżmy Dundersztycowi zniszczyć cały okręg trzech stanów. Nie spuszczaj oka z tych chłopców i spróbuj znaleźć coś więcej. Agencie B, musisz odnaleźć zaginionego w akcji. To niejaki agent G. Nie wiemy, gdzie się w tej chwili znajduje, ale według naszych źródeł może być na Islandii, w Monte Carlo, w Burbank, w Kalifornii lub na Księżycu. Masz odnaleźć agenta G i doprowadzić go do agencji. Życzę powodzenia. Bez odbioru.